mamy Dzień Humanitarny Pomocy i faktycznie my jesteśmy ludzie, którzy z Ukrainy, którzy tutaj dzisiaj zebrali się. Zebrali się dlatego, żeby podziękować wszystkim ludziom w Polsce, żeby podziękować miastu Wrocław, żeby podziękować prezydentowi Wrocławia za wszystkie wsparcie, za pomoc, którą dostajemy już prawdziwie półtora roku, może nawet więcej. I to dlatego dzisiaj Ukraińcy jest wdzięczni dla wszystkich Polaków, tutaj zebrali się. Ten dzień wszyscy Ukraińcy w świecie zbierają się razem, żeby wyrazić słowa głębokiej wdzięczności tym miastom, którzy ich przyjęli. I dla mnie jako konsula we Wrocławiu bardzo cieszę, że Wrocław stał się również tym wielkim miastem, jednym z liderów, który przyjął największą ilość naszych obywateli we Wrocławiu. Oprócz tego, że jakby przyjął, również pamiętamy, jaka była pomoc humanitarna nadawana. Były nadane dachy nad głową, były nadane wyżywienie. Dziękujemy każdemu wrocławianinu, mieszkańcu Wrocławia, który podzielił się swoim domem, swoim pomieszczeniem z naszymi obywatelami, którzy musieli uciekać od wojny, musieli wyjechać od swojej ojczyzny, uciekając od wojny. Dziękujemy, dajcie podziękujemy razem. Pomachamy ręczką. Dziękujemy narodu Polski. Z wielkim powagą do tej ziemi, gdzie teraz jesteśmy. Wielkie dziękuję.